Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie użytkowania, testów wentylatora firmy Thermaltake. Mowa tutaj o wentylatorze serii Ring. Nowe wentylatory, bardzo fajnie podświetlane i co wyszło w testach, też bardzo ciche i wydajne. Ceny wentylatorów od Thermaltake'a sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Więc moi drodzy, oto nowy wentylator od firmy Thermaltake, seria Ring. Wentylatory te występują w rozmiarze 120 i 140 mm. Jak na razie to jest 120 i mają też kilka fajnych kolorów podświetlenia. Tutaj mamy z niebieskimi LEDami. Jak widzicie, wentylator jest bardzo dobrze wykonany, masywny. Nawet go tutaj szybciutko możemy zważyć. To 54 gramy, jak na 120 świadczy to po prostu o jakości materiałów. Ma on tutaj sporo elementów gumowanych, chociażby takie elementy antywibracyjne tutaj i z drugiej strony. No i we wnętrzu widzimy podświetlenie. Zobaczycie to za chwilę w akcji. Mamy przewód zakończony 3-pinową wtyczką, ale moi drodzy, to nie wszystko. W zestawie mamy jeszcze przejściówkę na Molex, żeby go sobie zasilić z Molexa, jeśli mamy takie Molexy jeszcze w komputerze, jeśli używamy tego. I druga rzecz to jest tak zwany low noise cable, czyli przejściówka obniżająca napięcie, dzięki czemu wentylator ten według specyfikacji zyskuje 33% mniej obrotów i przy okazji 24% mniej hałasu, czyli około 18,7 dB. Natomiast to są wartości mierzone laboratoryjnie. Zobaczycie u mnie w testach, że nie do końca można aż tak się tym zachwycić. Natomiast faktycznie różnica jest i w przepływie powietrza, i w hałasie. Więc technologia naprawdę fajna. Taki mały gadżecik, a naprawdę dużo daje. Wentylator z tym jest niezwykle cichy. Będziecie mogli sami tego doświadczyć. Natomiast wentylator standardowej grubości 25 mm i moi drodzy, mamy tutaj przepływ powietrza maksymalny 40,6 cfm i maksymalny poziom hałasu 24,6 dB. No a z tym kabelkiem jest to 18,7 dB i maksymalna prędkość obrotowa to 1500 obrotów. Więc jak łatwo obliczyć, z tym kabelkiem spada ona o ponad 33%, czyli do niecałego 1000 obrotów na minutę. Jak weźmiemy pudełeczko, widzimy kilka kolorów. Mamy też, tego co widzę, żółty i pomarańczowy jeszcze na stronie, więc bardzo fajne kolorki. A waga, widzicie, nawet producent tutaj podawał i mamy te wszystkie specyfikacje, o których Wam mówiłem. To jeśli chodzi o pudełko, jest tutaj taka bardzo fajna wizualizacja. Jeśli by sobie kilka takich ringów do obudowy wsadzić, po prostu efekt mega. Oczywiście nie brakuje w zestawie śrub montażowych i długich i krótkich, więc sobie go bez problemu zamontujemy w każdym komputerze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o taki pierwszy rzut oka wstęp. Teraz przechodzimy już do konkretnych prezentacji i testów. Ok, wentylator założę sobie tutaj z tyłu, tak żeby wyciągał ciepłe powietrze z obudowy. Zobaczycie przy okazji też, jak to wygląda w akcji. Dobra, wentylator zamontowany. Podłączymy też tą przejściówkę zmniejszającą hałas. I tym będziemy przyczepiać do jednego z portów na płycie głównej. Okay, mam tutaj wolny port do wentylatora. Okay, jest podłączone. Pora odpalać i podziwiać efekty. Moi drodzy, tak to wygląda w akcji podświetlenie wentylatora Thermaltake Ring. Bardzo fajne, ponieważ jest to, jak sama nazwa mówi, taka obręcz dookoła, a nie takie klasyczne podświetlenie. Bardzo ładnie to nawet za dnia się prezentuje. Zobaczymy jeszcze test, jak będzie ciemno. I widok od tyłu obudowy. Zrobimy teraz pomiar zewnętrzny. W tej chwili komputer jeszcze pracuje, więc dźwięki się na siebie nakładają. Poziom tła standardowo wynosi u mnie jakieś 34 dB, jeśli komputer i urządzenia są powyłączane. Po prostu taki poziom hałasu występuje w moim tutaj studio nagraniowym. Teraz damy chwilkę, aż sonometr się uspokoi. No, widzieliście, około 40 dB.
przy pracującym jeszcze komputerze. Włączymy komputer teraz, a wentylator będzie pracował dalej. Dzięki zasilaczowi od Be Quieta. Jeszcze chwilka. I teraz będziemy już tylko nasłuchiwać. Zobaczcie, ja się po prostu napatrzeć nie mogę, 35, nieco ponad decybeli, czyli o 1,5-2 decybele max więcej niż poziom hałasu tła. Po prostu coś nieprawdopodobnego. Widzicie, wentylator cały czas pracuje, w tej chwili praktycznie na maksymalnych obrotach, czyli 1500 obrotów na minutę. I moi drodzy, jest praktycznie niesłyszalny. Założę się, że kamera też nie wyłapała tutaj za dużo. No cóż, powiem Wam, że ja, mając dość dobry słuch, nie jestem praktycznie w stanie tego wentylatora za bardzo usłyszeć. Coś nieprawdopodobnego. Zrobimy sobie jeszcze oczywiście test wewnętrzny obudowy i porównamy też wyniki. Natomiast ten test, jak dla mnie, wentylator przeszedł po prostu niesamowicie. Zobaczcie, wynik niewiele powyżej 36 dB. Mam chłodzenie Be Quieta z bardzo cichymi wentylatorami, natomiast wentylator firmy Thermaltek Ring w ogóle nie wybija się ponad te ciche wentylatory Be Quieta. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że jest on tak samo cichy jak te wentylatory. I widzieliście, z wyłączonymi wentylatorami mojego chłodzenia, czyli sam wentylator Ring Thermaltake'a, poziom hałasu taki sam jak z włączonym chłodzeniem procesora, więc wynik po prostu znakomity. Powiem Wam, że tak słuchając uchem, to po prostu trzeba się wytężyć, żeby ten komputer pracujący w ogóle usłyszeć. Oczywiście chłodzenie karty graficznej jest wyłączone, ponieważ jest to karta chłodzona półpasywnie, więc wentylatory uruchamiają się tylko powyżej pewnego poboru mocy, powyżej pewnej temperatury. Tak, komputer jest kompletnie bezgłośny. Ok, moi drodzy, w tej chwili używaliśmy tej przejściówki Low Noise Cable do wentylatora. Natomiast teraz to sobie zdejmiemy, podłączymy bezpośrednio i porównamy z tym wynikiem. Tam było 36,4 dB. Dobrze, moi drodzy, nieco ponad 1 dB więcej. Jak widzicie, przejściówka jest wyjęta, trzymają w dłoni, dlatego jest troszeczkę głośniejszy bez tej przejściówki, natomiast wciąż jest to bardzo cichy wentylator. No i test poza obudową, maksymalne obroty bez tego wyciszenia. Więc mamy 39,5 dB, natomiast teraz zakładamy ten kabelek zmniejszający hałasy i sprawdzamy wyniki. Więc widzimy, że to faktycznie działa i faktycznie o ponad 1,5 dB nam zmniejsza jeszcze hałas tego wentylatora. W tym trybie, moim zdaniem, jest po prostu bezszelestny, super sprawa. Zmierzmy jeszcze przepływ powietrza. W tej chwili na tym kablu zmniejszającym obroty mamy 1,9 metra na sekundę. I na środku mamy ponad 3, 3,5 nawet. Najwyższa wartość zanotowana to 4,3. Odpinamy przewód wyciszający i ponawiamy testy. I zobaczcie, dużo większy przepływ, nawet o 6,3. I tutaj mieliśmy 1,9, natomiast tutaj mamy 2,6, 2,7. Przepływ oczywiście należy mierzyć w kilku miejscach, ponieważ nie jest on liniowy i też z różnej odległości wyjdzie to nam inaczej. Natomiast widzimy wyraźnie, było 1,9 tutaj na krawędziach. Nawet jak przyłożyłem, teraz mamy 2,8, 2,7, więc widać
w jasny sposób, że ten przewód znacznie zmniejsza obroty, przez co też zmniejsza hałaśliwość tego wentylatora. Dobrze, moi drodzy, testy mamy za nami. Jak widzieliście, wentylatorek jest naprawdę cichy, wydajny, bardzo ładnie chłodzi. No i przede wszystkim też to podświetlenie. Takie nieszablonowe, niestandardowe, wygląda zupełnie inaczej niż w klasycznych wentylatorach podświetlanych. Dlatego jest to ogromny plus, ogromna zaleta. Jeśli mamy obudowę z dużym oknem, możemy sobie bardzo fajnie podświetlić wnętrze. Efekt wizualny po prostu jest świetny, ale pamiętajmy, że nie jest to tylko świecąca zabawka, lecz naprawdę cichy i wydajny wentylator. Ze swojej strony mogę polecić, powiem Wam, że chciałbym jeszcze kilka takich sobie włożyć do komputera, ponieważ wyglądają świetnie, no a i też są cichutkie, ja ich nie słyszę. Bardzo fajnie chłodzą wnętrze, szczególnie w upały. Tak więc to by było na tyle. Ceny sprawdzicie sobie wentylatorów Thermaltake w opisie filmu. Pamiętajcie także wejść na mojego Facebooka i codziennie zaglądajcie na kanał. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Pozdrawiam Was, cześć!